dzisiaj na kanale po raz pierwszy temat anten satelitarnych. Kiedyś się korzystało z anten offsetowych, żeby podejrzeć coś, co nie nadawało na konstelacji satelitów Hotbird. Trzeba było za każdym razem ją przestawiać. Dzisiaj już takiej potrzeby nie ma. Oczywiście są jeszcze anteny paraboliczne, które też trzeba jeszcze przestawiać. Za chwileczkę umówię tą antenę z bliska i pokażę, które są poszczególne elementy, na co ustawione, oraz pokażę, jaki jest sygnał. Przede wszystkim jest ta antena dość ciężka, więc trzeba zainwestować w jakąś porządną rurę. Ja akurat miałem to szczęście, że kolega miał akurat taki, to jest chyba słup sztywny i to się ładnie, elegancko trzyma. Niestety mój inny kolega, jak kupował, no to musiał jechać specjalnie aż po to do Kielc, bo u nas w Łodzi niestety nie było. Jeśli ktoś chce kupić tą antenę, no to lepiej też radzę szukać na Allegro, bo sklepy niestety nie będą do tego przygotowane i się to nie uda. No jak no, jest mały popyt, no to niestety nie sprowadzają tego. Jak widzicie, tutaj jest taka specjalna szyna i to właśnie tutaj ustawia się pozycję konwerterów satelitarnych na daną satelitę. Ten pierwszy końcowy to jest oczywiście AMOS. Jeżeli pozycja 0 jest ustawiona na Hotbirda, to mamy zakres od 5 stopni zachód do 45 stopni wschód. Ten pierwszy to tutaj jest AMOS, ten tutaj to jest Sirius, tutaj to oczywiście Hotbird, tutaj, ten tutaj to jest niemiecka Astra, natomiast ten ostatni to jest czeska Astra. Docelowo planuję jeszcze tutaj rozbudować o pozycję 33 wschód, czyli satelitę, z którego nadają w tej chwili wydarzenia 24. I być może jeszcze rozbuduję o nowe pozycje. Maksymalnie może tutaj ta szyna pomieścić 17 konwerterów. Jest to mega wygodne, gdyż nie trzeba tego przestawiać cały czas. A można sobie to oczywiście podpiąć w razie potrzeby, bo nie każdy odbiornik to obsługuje. Tutaj macie tak z drugiej strony trochę widok na samą czaszę, na tą główną, a tutaj na tą, na którą patrzą konwertery. W tej chwili korzystam już z tej anteny około 5 lat, jestem z niej mega zadowolony, jak do tej pory nigdy mnie nie zawiodła, nawet podczas bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Jeśli chodzi o Polskę, no to główną konstelacją, z której się korzysta, jest Hotbird, ale polskie sygnały są też obecne, tak zwane FIDy, na satelicie Atlantic Bird na 12,5 stopnia zachód korzysta z niego Polsat, później tam na 8 zachód też korzysta z tego Polsat, na AMOSie też jeszcze korzysta Polsat, na Astrze mamy oczywiście, wiadomo co, nie będę wymieniał. Na czeskiej Astrze są z kolei grupy radiowe. Pokażę, jaki jest sygnał poszczególnych transponderów tych przekazów. Na 16M mamy oczywiście jeszcze Radio Gdańsk. Sygnał z tej anteny byłby stabilny, ale no, żeby go odebrać, to trzeba mieć już naprawdę dobry sprzęt. No i oczywiście jest jeszcze na 7E Polskie Radio. Plus dosyły na 16 oraz 23,5E. Jako że jestem zwolennikiem korzystania z niezależnego sprzętu do odbioru telewizji satelitarnej, bo można ustawiać listę dowolnie jak się chce, nikt nam tego nie narzuca. Na przykład dla przykładu chcemy sobie... Chcemy sobie na przykład zmienić się pozycję na liście. Wybieramy sobie sortowanie programów satelitarnych. Jeżeli dla kogoś na przykład numerem 1 jest
TVN. Zaznaczamy sobie. Przenosimy i TVN będzie na miejscu pierwszym. A nie tak jak u operatorów. Przeważnie jest albo jedynka, albo Polsat. Ja akurat mam poustawiane po prostu po numerach i tak jest ustawione. Ale podejrzyjmy sobie, jaki jest sygnał na poszczególnych transponderach. Wybieramy sobie następny, ogólny satelita, wyszukiwanie nowych usług, następny i tutaj Hotbird. I wpisujemy częstotliwość. Wybiorę oczywiście najpierw 11488. No taki średni, nie najgorszy. Wpisujemy sobie następną. Z tego właśnie transpondera nadają stacje radiowe też. Między innymi Radio Jasna Góra. Natomiast to jest transponder Polsat Box i z tego nadaje RMF FM. No tutaj jest troszkę słabszy. Ponieważ nie zauważylibyście, jak to robiłem, to jeszcze raz sobie sprawdzimy. Tak będzie lepiej widoczne. Zrobimy sobie w dwóch częściach materiał na temat anteny. I tak, no, jeszcze raz 11488. Polaryzacja pozioma. Z tego transpondera nadają stacje radiowe. Sygnał, jak widać, średni. No to jest transponder Polsatu, no sygnał też jest taki nie najgorszy, ale no nie za rewelacyjny, bym powiedział. Następny. Który sobie tutaj wybierzemy, to będzie transponder Raju. No tutaj też jest tak, dzisiaj mamy troszeczkę pochmurno, więc sygnał nie jest taki, jaki byśmy oczekiwali, ale odbiera prawidłowo.
Jeszcze jeden wam transponder pokażę tego samego nadawcy. No i tutaj chyba coś źle wpisałem. No i jak widać, tutaj już jest znacznie lepiej. Kolejnym będzie to transponder TVN-u. Nie najgorszy, średni, nawet mocniejszy niż transponder Polsatu. Również transponder Polsatu. No i sygnał nie taki wesoły, jakby się wydawało. No i jeszcze jeden transponder z Hotbirda. 475. Średni. Podejrzymy sobie jeden transponder z Astry. Tak jak widać, średni. Z tego transpondera nadaje największy biznesmen w Polsce, któremu rozdają za darmo Mercedesy. No i została nam do podejrzenia czeska Astra, gdyż czwartej satelity nie mam tutaj w tej chwili podłączonej. Tak jak widać, jest to sygnał grupy radiowej Time, bardzo wysoki, bardzo dobry. To jest transponder grupy RMF. Trzeba chwileczkę poczekać. Chociaż nie wiem, czy nie wyłączyli, bo dawno nie zaglądałem, ale jeszcze... Nie, jest cały czas, jest wysoki sygnał, jak na tak niski SR. Radzi sobie ten telewizor całkiem nieźle.
Kolejny transponder grupy RMF. Również wysoki i stabilny. Trzeci transponder grupy RMF, chociaż to jest dubel. Trzeci transponder grupy RMF, chociaż tak naprawdę to jest dubel tego, co wcześniej pokazywałem. Też wysoki sygnał. I został nam transponder Agory. Jest to jedyny transponder, z którym bywają problemy, gdyż stosują tutaj pewne problemy, przez co telewizor nie radzi sobie z tym. Raz się pojawia, raz ginie. Nie każdy odbiornik sobie z tym poradzi. O ile multistreamu tutaj już nie ma, tak no, ten problem nadal się tutaj pojawia. Jeśli chodzi o stacje telewizyjne, no to zaglądam głównie na kilka stacji. Wiadomości to głównie tutaj. Ten kanał to jedyna stacja, można powiedzieć, lokalna, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Niestety satelita nie jest, że tak powiem, popularna wśród nadawców regionalnych i lokalnych. Marcinowi pękało, pękać nie przestawało. Marynarka, związek, a zwłaszcza worki. W kuchni, w windzie, podczas piątych Kolejny kanał, jeden z ciekawszych, na który zaglądam. Ten. Ma się wyrywać. Chcę zrobić prześwietlenie całego jej ciała. Im lepszy obraz uzyskamy, tym łatwiej będzie nam zadbać o zdrowie gada. Zobaczymy. Oraz ten. Plus muzyczne. Zobaczcie, jak pójdzie nam na górę aniołów. Twoim obowiązkiem jest wspierać matkę dziecka i wspierać SMS-kę.
Hit prosto z kina. Czarna Owca. Już teraz oglądaj w playerze. Czy wiesz, że ból w nadbrzuszu to znak, by zadbać o wątrobę? Dlatego biorę Essentiale Forte. Lek, który zapewnia mi 3... Kiedyś był to ciekawy kanał, obecnie nie ma co na niego zaglądać. Drugi kanał, który również można powiedzieć kopia tego poprzedniego z muzycznych, to tutaj w tej chwili to jedynym, którego można jeszcze posłuchać, to jest ten. Dbaj też o nawodnienie, pij elektrolity zgodnie z rekomendacją WHO. No jak? Są takie lekkie i swobodne. Pasują do ciebie. Wcale nie czuję się jak motyl. Mam zaparcie. Nie martw się. Oraz ten. Dla osób, które no... nie przepadają za wolą takiej starszej klimaty, jest z ciekawszych naszych polskich jeszcze Stars TV. Orange. Tu była nierówna walka. Nie wiadomo było, jaki będzie następny dzień. Jakby zatrzymał się czas. Ale pomysły... Ale wróćmy do stacji radiowych. Radio Wielkopolska. Z TP Grupy RMF. Niestety nie ma, nie wyświetla nazwy ID, więc trzeba się domyślać, co to jest, ale to jest Wielkopolska. Radio Jura. Każdy myśli, że nie nadaje, a ona cały czas nadaje. Radio Gra. Wrocław. Radio Gra, chyba Toruń, albo jakaś jakiś inny dosył. Marian? RMF Max Włocławek. Kupiłeś na przecenę w Media Expert? No, wszystkie. Są również stacje zbiorcze, że trzeba przełączać poszczególne kanały jako audio. Stacje czeskie jeszcze tutaj są ciekawe. Jak widać, nadają również informacje programowe, co będzie w danej chwili. Jeśli chodzi o dostęp warunkowy do kanałów, to korzystam tylko z oferty przedpłaconej, nie podpisuję żadnej umowy i wam też to polecam, bo no, jeżeli podpiszecie, to oni was mają w garści, jeżeli nie podpiszecie, to jeśli coś odwalą, to muszą wam zwrócić pieniądze, jeśli coś wam się nie spodoba. Jedną z takich ciekawych ofert, która była wprowadzona, jest telewizja na kartę HD. Tutaj jest moduł dostępu warunkowego, który wygląda właśnie tak. Fotografie právě z Havlových her, které brněnská divadla odehrála, ale také fotografie z návštěv. Karta oczywiście ma jeszcze logo telewizji. Zaraz ją tutaj pokażę. Z bliska. No a večer od 19 hodin se tady lidé můžou poslechnout vyprávění osobností, kteří bývalého prezidenta osobně znali.
Mezi hosty besedy budou třeba bývalá mluvčí Charty 77 a někdejší ombudsmanka Anna Šabatová. Tutaj oczywiście jak chcemy zrobić doładowanie, no to podajemy ten numer karty na stronie i na podstawie tego zostanie ona doładowana odpowiednią kwotą. Full pakiet, czyli no, pakiet podstawowy Premium HD i Super Premium HD kosztuje 60 zł na miesiąc. Jednak jeśli ktoś chce jeszcze więcej, to jest opcja poszukania modułu cyfrowego Polsatu, czyli teraz Polsat Box. Ale tutaj jest już problem, bo nie chcą za bardzo robić cesji, a prawdopodobnie trzeba by było to tak zrobić. Ja kupiłem od kolegi z Warszawy i zrobiliśmy cesję na moją siostrę, bo na mnie niestety nie chcieli. Ale no, korzystam z niego na zasadzie przedpłaconej, jak chcę, no to płacę, jak nie chcę, to nie płacę. Oczywiście tutaj można załączyć sobie full pakiet, wszystko, niezależnie od oferty na abonament, jest dostępna ta sama, oczywiście troszkę drożej, bo tutaj pakiet mini HD kosztuje teraz 25 zł, familijny 50, natomiast familijny Max HD 70 zł. Ale są wszystkie stacje, tak więc jest czym wybierać. Pokażę jeszcze, jak wygląda ten moduł z tyłu. Oraz jak wygląda sama karta kodowa. Moduł oczywiście też już był kilka razy wymieniany, bo za każdym razem były z jakimś problemy, taki mają sprzęt. Zamiast zainwestować w nowe i wypuścić nowe, to biorą zazwyczaj używki, wprowadzają w obieg. Te moduły, które wam tu pokazałem, wkładamy do tego gniazda. Tak jak widać, włączyłem w tej chwili kanał TVN. Jeszcze moduł nie jest włożony. I za chwileczkę go włożę. Wkładamy go napisami tutaj, tymi, tak jak teraz. Wsuwamy. Pojawia nam się, że urządzenie zostało wykryte. Oraz logo. I tutaj mamy w tej chwili ofertę telewizji na kartę HD. Kanały podstawowe działają 12 miesięcy po ważności doładowania, czyli cały czas mamy aktywne te podstawowe. I analogicznie jest z modułem Polsatu. Tak jak widzicie, tutaj też tymi napisami wkładamy od strony ściany. Wsuwamy. Również moduł został wykryty. Jednak w tym wypadku logotyp się nie pojawi. Akurat moduł nie jest doładowany, to nie będzie tutaj nic poza kanałami reklamowymi oraz stacjami radiowymi, które są cały czas aktywne, działało. Tutaj pokażę stacje dla abonentów.
która cały czas oczywiście działa, niezależnie czy moduł jest doładowany, czy nie. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie, gdyż korzystamy tylko z jednego urządzenia, nie potrzeba ich wiele. Jeden pilot wystarczy tak naprawdę do wszystkiego. No jeszcze zobaczmy stacje radiowe od Polsatu, które są szyfrowane. Jedynka. Trójka. No i został nam jeszcze RMF FM. Tutaj mamy RMF FM z Polsatu. A tutaj RMF FM z Astry. Albo już coś pozmieniali. No i to by było na tyle. Niestety film z jednego długiego, podzielony na cztery części, ale tak będzie w tym wypadku lepiej. Pozdrowiemka.